Mikołaj Kopernik to jeden z najwybitniejszych Polaków w historii świata, a dziś m.in. patron 7 Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, którego uczniowie przygotowali wyjątkowe widowisko poświęcone ich patronowi. Było to bardzo przyjemne, no bo jednak rozwijałyśmy swoją wiedzę na temat Kopernika, a także aktorstwa. No ale ciężka praca przede wszystkim, żeby to wszystko przygotować, zgrać i żeby to wyglądało tak, jak to będzie wyglądać, miejmy nadzieję, za te kilka minut. No to dużo pracy, dużo ciężkiej pracy, dużo poświęceń, ale warto. Mamy nadzieję, że warto. Dla młodych ludzi swoje podwoje otworzyło po raz kolejny Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, którego właściciel mimo iż każe, takie wydarzenie kosztuje go sporo pracy, to zawsze ma satysfakcję, że nadal może wspomagać inicjatywy uczniów. Ubóstwiam pracę z młodzieżą. One wnoszą tyle pozytywnej energii, a przede wszystkim tutaj ma okazję się nauczyć przede wszystkim bycia na scenie, bycia w tym momencie aktorem. I muszę wrócić do zajęć, bo coś się dzieje na scenie, a odpowiadam dzisiaj za światła. Bardzo Państwu dziękuję, zapraszam do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II na ulicę Jagiellońską w Częstochowie. Uczciwie w spektakl włożyli sporo pracy i poświęcili dużo czasu, by jej efekty zaskoczyły widownię. Nic więc dziwnego, że dyrektora placówki wręcz roznosiła duma. Tak, jesteśmy szalenie dumni z naszej młodzieży, która przez niemal rok ciężkiej pracy upamiętniła w wielu wydarzeniach i eventach postać naszego patrona, Mikołaja Kopernika. Działo się sporo, wszystko zaczęło się w całkiem niepechowym dniu, 13 stycznia 2023 roku. No i właściwie dzisiaj te wydarzenia są podsumowywane. Dzisiejsza gala jest zwieńczeniem tego, co się działo. Dumny dyrektor, ale też uczniowie, którzy jednym tchem wymieniają zalety 7 liceum w Częstochowie. Staramy się, żeby za każdym razem wyglądało to tak samo. Codziennie do szkoły przychodzimy też z uśmiechem. Możemy uczestniczyć w wielu wydarzeniach ciekawych, nie tylko jak ta gala, ale też w różnych uroczystościach szkolnych odbywającym się w budynku naszej szkoły. Wspomniałobyśmy o wielu kołach zainteresowań, o wspaniałej atmosferze, o bardzo przyjaznych i łatwych do współpracy, że tak powiem, ludzi i nauczycieli, tak, też, nauczycieli, którzy tak potrafią swoją wiedzę przekazać. Tak, i klimat jest na pewno cudowny i tak. I serdecznie zapraszamy. Dokładnie. Widowisko poświęcone Mikołajowi Kopernikowi obserwowali zaproszeni goście, którzy, jak mówią, są pełni podziwu zarówno dla uczniów, jak i grona pedagogicznego szkoły, która od dawna jest przykładem zdrowej edukacji, ale także wychowania w duchu tradycji i patriotyzmu. Tak, zgadza się, ma to liceum swoją markę, ma to liceum zawsze duże zainteresowanie wśród młodzieży. I myślę, że jest to liceum, które przez cały swój okres działalności tutaj w mieście jest dużą inspiracją dla młodzieży. Sprawia, że młodzież chętnie wybiera tę szkołę, uczy się w niej. Myślę, że dobre i naukowe, ale i wychowawcze środowisko odnajduje. Wszystko w jednym. Wspaniała szkoła, chociażby 100% maturzystów zdało maturę. Wspaniały dyrektor, poprzedniczka, grono nauczycielskie, uczennice, uczniowie. Byłem na inauguracji roku szkolnego w Koperniku. Kolejna wspaniała uroczystość. Patron Mikołaj Kopernik, mamy rok kopernikański. Szkoła wspaniale to uczciła.